Sprawa Dahmera to coś, z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia w Milwaukee. To niesamowity moment w mojej karierze reporterki. Ta noc, 22 lipca 91 roku. Policjanci z Milwaukee byli na nocnym patrolu. Gdy podjechali w okolice mieszkania Dahmera, podbiegł do nich Tracy Edwards. Był w bokserkach. Na nadgarstku miał kajdanki. Policjanci zaczęli z nim gadać, a on im opowiedział niebywałą historię, gdzie był, i o dziwnym, białym facecie, którego spotkał.